Kancelaria Prawomocny w Szczecinie. Witam serdecznie. Mówi Piotr Moskwa. Drodzy rodacy, w związku z sytuacją i budową instytucji pod nazwą Narodowe Ministerstwo Sprawiedliwości, chciałbym wszystkim wam, Polacy, zakomunikować, iż w ramach współpracy określonej z innymi sądami arbitrażowymi i naszą instytucją, którą wraz z żoną założyłem, doszliśmy do wniosku, że na obecny czas nie może być żadnej współpracy z ludźmi niewiarygodnymi, z ludźmi, którzy są powoływani na stanowisko sędziego do arbitrażu w ramach tak zwanego oświadczenia o karalności. Kochani, to się w głowie nie mieści, aby sędzią były osoby karane, były osoby, które są przestępcami i sądziły przestępców. Każdy sędzia, a właściwie kandydat na to stanowisko, zgodnie z wszelką normą i prawem, nawet międzynarodowym, powinien być sprawdzony w rejestrze, czy jest osobą niekaraną i tak dalej. Jeżeli ktoś powołuje sędziów bez tego, nadużywa zaufania społecznego, jeżeli taki sędzia następnie wydaje wyroki, one są nieważne, a wręcz są nielegalne, niezgodne z jakimkolwiek prawem. Drodzy rodacy, z racji tej, że nie może być przyzwolenia i możliwości współpracy z takimi ludźmi, którzy postępują niezgodnie z wszelkimi prawami, normami prawnymi i innymi, z prawem międzynarodowym, razem w porozumieniu z żoną, czyli współwłaścicielem kancelarii, doszliśmy do wniosku, że wszelkie materiały, które pojawiły się do tej pory na kanale YouTube Kancelaria Prawomocny, zostaną usunięte. W związku z tym informuję wszystkich zainteresowanych, iż od tej pory wszelkie materiały umieszczone na naszych stronach www. Kancelarii Prawomocnej i wszelkich instytucjach, które w ramach kancelarii zaistniały i prowadzimy, będą sprawdzane pod każdym kątem, natomiast umieszczanie ich będzie stanowiło priorytet. Inne wiadomości również będą zamieszczane w formie filmowej. Jednakże najpierw będą sprawdzane z uwagi na zaistniałą sytuację. Wszystko będzie dopilnowane, aby poziom naszej pracy stanowił o zaufaniu ludzi do nas i odwrotnie. Dziękuję wszystkim. Tymczasem kończę. Pozdrawiam serdecznie. Piotr Moskwa, prezes Kancelaria Prawomocna. Dziękuję.